Dobry. Dzisiaj napęd do bramy. Jako, że mam bramę uchylną, która nie ma napędu i mocno mnie to irytuje, zwłaszcza w upały, gdy przyjeżdżam motocyklem i muszę złazić tylko po to, żeby otworzyć tą bramę. Zdecydowałem się dołożyć do niej napęd. Napęd firmy Nice, Nice, nie wiem, może chyba Nice, bo to francuski. Model Avio 500 kit, czyli kompletny zestawik. Nie ma chyba tylko tej lampy sygnalizującej ani fotokomórek, czyli sam napęd, szyna i elementy montażowe. Plan jest, żeby to zamontować i oczywiście zaprogramować dwa piloty i cieszyć się bramą w automacie, nie schodząc już ze swojego stalowego rumaka. Zobaczymy, jak to pójdzie, bo u mnie trochę konfiguracja będzie niestety, oczywiście, jak to zazwyczaj, niestandardowa. Dobra, wydłubałem wszystko z obudowy, znaczy z pudełka. Pilociki w komplecie 2. To są chyba jakieś ograniczniki do montażu na maszynę. Oczywiście do instrukcji zajrzę potem. To jest jakaś kuleczka. Być może jest to kuleczka, za którą będzie się ciągnęło, bo jest tu też sznuraczek do kompletu. Łączniki szyn, jako że szyna składa się z trzech elementów. Cięgno, blaszki montujące napęd. To jest pewnie montaż szyn do ściany, a to jest pewnie montaż do drzwi. Szczerze, to jest na pasku, a myślałem, że to jest chyba na łańcuchu. No, ciur z tym. Problem może być tego typu, że... Aha, jeszcze zanim do tego przejdę. To robi dość dobre wrażenie na łożysku, na wieloklinie. Nie wiem, czy każdy producent stosuje tu łożyska, ale bardzo fajne wrażenie i super, że jest tu łożysko, tak więc na pewno będzie to wytrzymałe. Problem, jaki mam z tym spaskiem, że liczyłem, że go skrócę, bo 3-metrowa szyna prawdopodobnie u mnie nie wejdzie. Tak więc, kurde, może być z tym mały problem. Sądziłem, że z łańcuchem będzie zabawa, trzeba go będzie rozkuwać, a to wygląda na to, że pasek jest chyba w jednej części, nie jest w żaden sposób złączony, tak więc kurde, chyba zamiast zrobić sobie mniej roboty, to chyba zrobiłem sobie więcej roboty. Bo łańcuch można było przekuć i tyle, a tak to chyba będzie kombinowanie. No zobaczymy zaraz, jak to poskładam i może się to uda ostatecznie nawet jakoś zamontować, ale nie sądzę. Pewnie będzie trochę kombinowania jak zawsze. A, no zapomniałem, sam silniczek. Jeden wielki czopek, widziałem, że ma tutaj jakiś przycisk, można tą klapę otwierać, ale to pewnie będziemy się bawić tym potem i zobaczymy, co z tego będzie. No, głupek to zawsze ma szczęście. Zacząłem sobie, otworzyłem dziwą instrukcję i zobaczyłem, że paseczek łączy się na tej, na tym czymś, co się ślizga po tej szynie. Ciągnie nam nasze cięgno, tak więc zajebiście. Tak wyglądają złożone, dwie części złożone. Faktycznie tak jest, czyli sukces mamy, jeśli szyna nie wejdzie. Wystarczy odkręcić to, skrócić pasek i dobrać odpowiednią długość. Tak więc, kurde, czad, bo myślałem, że się wdupiłem nieco malinki i oto się okaże, że jednak chyba coś z tego będzie. Problem jest tego typu, że to nadproże, które jest nad drzwiami, jest w zasadzie na wysokości tej belki. No i oczywiście, jako że szyna musi być zamontowana mniej więcej połowie tego nadproża, no to będzie szła pod skosem, co będzie szpetnie wyglądać, a dwa, że prawdopodobnie będzie im przeszkadzać przy zdejmowaniu tej drabiny, tak więc chciałbym, żeby to doszło maksymalnie do krawędzi belki, tu gdzie skończyło się przed belką, tak więc zobaczymy, czy to po prostu nie będzie cięte i nie będę musiał z tym kombinować. Może się uda wcisnąć całe, zobaczymy. Taka wskazówka, bo akurat połączyłem całą szynę, no tak jak wspominałem, ona już będzie do obcięcia. Jak sobie wbijacie szynę na szynę, to polecam albo gumowy młotek, żeby jej nie sklepać tej blachy, albo przez jakiś kawałek drewna, tudzież czegoś innego twardszego, a niekoniecznie stalowego, no bo szkoda, odklepiecie krawędzie tej szyny i potem będziecie mieli problem z przesuwem tego wózka w tym, tak więc uważajcie, nie idźcie na pałę, nie używajcie za ostrych narzędzi, młotek gumowy
do wybijania głupoty, jak i do montowania szyny. Sam raz. Układ szyny w zasadzie już na ścianie. Między betonem a tą blachą dałem podkładkę taką silikonową, bo akurat tu miałem kawałek. Głównie po to, żeby ta stal nie wilgotniała od tego betonu, może wytrzyma zamiast 40 lat, wytrzyma 100 i 3 pokolenia do przodu nie będę musiały nic przy tym robić. No okej, okay, teraz szyna. No niestety jest za długa, tak więc będziemy ją ciachać i bawić się w włączenie paska. No, szyna już przycięta. Moja brama nie jest wysoka, bo ma chyba 2 metry czy 2,10, tak więc mogę sobie pozwolić, żeby odkroić taki kawałek szyny. Przy czym pamiętajcie, żebyście sobie nie odkroili za dużo, no bo się może okazać, że braknie wam zasięgu tego wysuwu i brama się wam w pełni nie otworzy, tak więc pamiętajcie o tym. Czy cięcie jest na szczęśliwsze? No niespecjalnie, gdyż to jest ocynk ogniowy, raczej nie ogniowy, tylko galwaniczny, czy galwanizowany jakiś taki. Bo ogniowy to by był mega chrapowaty. I trzeba pamiętać o tym, że jak odniecie tą szynę, aczkolwiek ja widzę, że one są u producenta cięte tak samo, że ona prawdopodobnie może lekko zacząć rdzewieć od tej strony, tak więc ja to zaprawiłem taką dość konkretną farbą, żeby to możliwie najdłużej opóźnić. Tu i tak pójdzie taka plastikowa kaseta, tak więc myślę, że to nie będzie problemem, ona wytrzyma wiele, wiele lat, ale ja osobiście jestem pedantyczny, tak więc zadbałem o tą krawędź ciętą i pomalowałem. Z drugiej strony teoretycznie powinienem poprawić każdą, jako że producent też to odciął. Ten zestaw akurat składa się, tak jak mówiłem, z 3 szyn metrowych bodajże. Można kupić zestawy, które składają się z 2 szyn, tak więc tych łączeń będzie mniej i jak ktoś jest jakimś ortodoksem technicznym, no to niech sobie kupi zestaw, który ma po prostu mniej szyn i będzie mniej tych punktów łamania tej całej szynie. Osobiście nie wydaje mi się, żeby to był jakiś problem, no ale jak ktoś chce, no to kupi na rynku, jest to dostępne. No, kłos wykonany. Przycięłem ten pasek. Próbowałem, kurde, dziada, szczypcami, to powiem że wam, że jest przesranie wytrzymały, tak więc kątóweczka. No, szyna złożona, to działa. Wstępnie to jakoś naciągnąłem, na używając najlepszej polskiej miary, czyli na oko. No zobaczymy po montażu i jak to będzie się przesuwać i czy nie będzie za mocno, tudzież za słabo, no to już kwestia regulacji. Myślę, że to będzie najprzyjemniejsza rzecz z tego wszystkiego. Dobra, a dziś to tyle. Szyna przymocowana, przykręcona, wypoziomowana w 2 płaszczyznach. Trzyma się solidnie, no tutaj nieco kombinacji norweskiej. Przykręciłem, przykleiłem na wikolu, to suche drewno, tam będzie trzymać jak byk. No, zostanie nam cięgno do prowadzenia instalacji elektrycznej, no i odpalenie tego kombajnu. Sprawdziłem tylko, czy się jakoś przesuwa, a działa, tak więc zobaczymy za jakiś czas, jeśli się wezmę za, nie w momencie, jak się wezmę za resztę i zobaczymy, co z tego będzie. Ok, dobra, dzień drugi. Szyna wisi. Producent niestety nie dał mi śruby do łączenia tej szyny. Niby ma być na wcisk, ale szczerze, jak używacie tej kulki, to ona dość mocno pracuje, tak więc sugeruję dokupić śrubki i skręcić to na łączeniach. Ogranicznik z tej strony założyłem, bo on przede wszystkim chroni rolkę. Tak więc myślę, że to nie będzie żadnej zmiany z tego tytułu. Zobaczymy za chwilę. Prąd dociągnięty. Osobiście zrobiłem to na osobnym obwodzie, całe zasilanie i cały mechanizm bramy ma swój własny bezpiecznik, tak więc jest to szernie. Weźmiemy się zaraz za cięgno, tudzież jak to się tam zwie i zobaczymy, co będzie trzeba zwrócić, żeby nam to poprawnie zadziałało. I dobra, wygląda, że drugi dzień walki dobiegł do końca i szyna zrobiona.
Jakie miałem problemy? Jeden problem taki, że miałem za luźny pasek, tak więc musiałem go trochę doregulować i szczerze regulowanie przez tą szparkę nie jest najszczęśliwsze, a nie za specjalnie chciałem się to odkręcać, tak więc było to trochę zabawne. To cięgno, no mega jaja, bo spasowało idealnie, co do milimetra, już więcej by nie poszło, z uwagi na to, że drzwi ma wpuszczone w mur i trochę by go brakowało, musiałbym sztukować, a niestety producent nie daje tej przedłużki w tym zestawie. Niektórzy dają, niestety tutaj nie było. Ufy do cięgna musiałem założyć odwrotnie, z uwagi na to, że u góry mam listwę uszczelniającą, a dwa, że te drzwi licują się razem z framugą, tak więc ciężko było u góry wkręcić śrubę. No to z uwagi na to, że musiałem to zamontować na dole, musiałem od góry rozciąć blachę, gdyż no, przy otwieraniu robiła się z tego dźwignia i wyłamywało tę blaszkę, tak więc kontróweczka i trzeba było fiksa zrobić. Co do samego mechanizmu, trochę lipa według mnie, że producent nie daje dodatkowego łącznika, tego tutaj starawego, dzirowanego, żeby podeprzeć szynę w środkowym miejscu. Problem tego typu, że przynajmniej przy mojej bramie, jako że łączenie szyny wypada niestety w środku, wygląda na to, że jest tu największa potrzebna siła w tym momencie i szyna się wygina, tworząc takiego lekkiego banana, co powoduje, że jest problem z naciągiem pasku itd. itd. Tak więc niestety musiałem zrobić jakiegoś ulepa, jeszcze to pomaluję, żeby tylko nie korodowało. Z blachy pospawałem trochę metalu, zostało mi z jakiejś tam furtki, płaskowni, plus taki elemencik. Przykręciłem go tutaj, plus przypieprzyłem na kleju klocek i przykręciłem wkrętacz sierskiego 12, tak więc nie ma bata, żeby się to teraz ruszało. Faktycznie szyna się już nie wygina w środku, na banana. Wszystko działa poprawnie. To samo jeśli ciągniecie tą kulką, czyli w sposób manualny otwieracie bramę, no to automatycznie jak ciągniecie w dół, to powodujecie, że ta szyna się wygina i szczerze wydaje mi się to bardzo, być bardzo słabym elementem tego zestawu. Nie wiem jak inne, ale zalecam podparcie to w środkowym punkcie, tak żeby ta siła się rozłożyła. Jeśli chodzi o samo programowanie, to magii nie ma, aczkolwiek instrukcja jest trochę crazy według mnie i trzeba się w nią wczytać, żeby skumać jak to działa. On sam ten dziad wykrywa sobie skrajne położenia i sam się programuje, tak więc nie ma jakiejś specjalnej filozofii. Tylnią krańcówkę ustawiłem w ten sposób, że krańcówkę ogranicznik ustawiłem w ten sposób, że uruchamiałem kalibrację, on co chwilę się cofa po kawałek. Czekałem aż się cofnie do samego końca, tak jak mi się zblokowała szyna przy bramie i włączyłem prąd, przykręciłem ogranicznik i od tej pory już to było miejsce wyznaczone na jako położenie ostatnie. No potem już włączyłem cały cykl programowania, on sobie jeździ tył przód, potem wolniej dojeżdża i sam ustawia pełny zakres posuwu tej bramy. Tak więc dwa dni oczywiście z doskoku pomiędzy pracą i dziećmi. Mam nadzieję, że to trochę podziała. Jeszcze jak miałem się do czegoś dopieprzyć, no oczywiście muszę się dopieprzyć, to z tego co widziałem, to ta rolka co tu jest, niestety chyba jest tylko na tulejce, albo nawet rurka, śruba i plastik. Tak więc zobaczymy, ile ta franca wytrzyma, zanim się zużyje, bo w przeciwieństwie do tyłu, gdzie jest podwójne łożysko, fajna sprawa, a niestety ten przód taki trochę oszczędny. No. Chyba tyle, mam nadzieję, że już nie będę się męczył w upał i będzie można sobie po amerykańsku otwierać bramę.